Boże drogi, jak ta gra mnie czasami wkurwia. Generalnie zachęcony waszym fantastycznym odbiorem ostatniego materiału, w którym wbiliście 1700 łapek w górę, postanowiłem troszkę bardziej zagłębić się w Escape from Tarkov. Natomiast nie zmienia to faktu, że żeby być noobem w Escape from Tarkov wystarczy grać tak jak ja. Bo okej, sytuację, w której respimy się na mapie, robimy 5 metrów w przód i od razu dostajemy bułę, można jeszcze zwalić na karb przypadku. Sytuację, w której gdy od razu się respię, spotykam jakiegoś wykokszonego człowieka, potem dowiedziałem się, że to boss, w którego musiałem wystrzelić chyba kilkanaście pocisków, delikatnie srając pod siebie, też można zrzucić na barki pewnego niedoświadczenia w grze. Swoją drogą, jeżeli lubicie patrzeć, jakie dostaje bęcki w Tarkowie, łapka w górę, jak przy ostatnim materiale. Dziękuję. Ale już sytuacja, w której skaczę z wysokości, łamiąc sobie nogę i nie mogę potem iść do przodu przez kolejne 20 minut, to głupota. Sytuacja, w której chcę wywrzeć dobre wrażenie na Alanie, a zabija mnie gościu, który leży w krzaku, to głupota. Tak toksyczne, że każda zmiana, jakakolwiek w twojej grze... Ty kuźwa, tu gościu leży. W krzaku leżał gość. Masz go? Zobacz, jaki jest twój stan życia, bo kaszlesz strasznie. Kurwa, to nieźle. Oj, oj. Ja jestem cały na czarno. Michał, szybko instruuj, żeby nie umierał. Escape, nie umrze, nie ma szans. A, no to dobrze. Musiałbyś się... A nie masz krwawienia żadnego? No ma, ale właśnie... 20 życia i 3 krwawienia, z czego 2 heavy, nie uleczył. Chłop, kurwa, w krzaku leżał. O, jasna dupa. Nie można przy tej grze sobie pogadać normalnie, bo nie można. Nie, tutaj musi być skupienie. No. Niestety. Bycie noobem w Escape from Tarkov jest bardzo bolesne. Dlatego do dzisiejszego filmu zaprosiłem Alana Devastatora, jedyną najbardziej kompetentną osobę na polskim YouTubie, która może mnie czegokolwiek w Tarkowie nauczyć. Zapraszam na nasz krótki rajd na customsach. Wiesz, gdzie jesteśmy w ogóle? No, customsy tak kojarzę całkiem, że no to wiem, kojarzysz to? My to nazywamy betonowa wanna. Nie mam zielonego pojęcia, jak się nazywają miejscówki, niestety. Nie, my mamy własne, nie? Ale to ja ci po prostu... Ale kojarzysz to miejsce, tak, to jest taka tak, jedyna tak, wanna. Tak, tak, tak. To tutaj, przy tych rurach, tam jest ekstrakt, nie? Mhm. Tutaj przy tych rurach masz Staszek, to sobie go zlutuj. Podejdź, sprawdź, jak to wygląda. Brać... Wiesz wszystko. Wszystko, tak? Wiesz wszystko, bo po prostu wyrzucimy, podmienimy. No to tu jest ekstrakt, to powinieneś wiedzieć, że tak, to było tak, od zawsze, nie? Tak, nawet jak ty grałeś. Tak. To tutaj się wychodzi, my jesteśmy z tej strony mapy zrespieni, więc to nas nie dotyczy. Dobra. Jeszcze pamiętam, że gdzieś był ekstrakt na jakiejś stacji benzynowej, tak? Gdzieś tam dalej? Tak, to już nie, to dawno nie ma tego. Nie ma tutaj już. Od ekstraktu idziesz przy płocie i w tych krzakach masz kolejny staszek na ziemi. Taka deska. On jest specjalnie taki zamszony, żeby nie było widać. Zmurszały. Ale wiesz, to tu już masz 2 takie podstawowe staszyki w miejscu, które na pewno będziesz kojarzył, bo to jest taka podstawa tej gry. Musimy ci porobić, tak no, musimy ci porobić jakieś questy. Czyli po prostu musisz zabić skawy i zdobyć jakieś luty. No, te strzelby. Tutaj możesz się spokojnie wychylić. Tu będziesz miał jakiegoś skawa. Jest skaw przy workach z piaskiem, daj, ładnego headshota sprzedaj mu. O kurwa. Gdzieś z lewej? Jak ci pomóc, dobra, to dobra, mówię. Dobra, jednego zabiłem. I słuchaj, jeszcze najważniejsza rzecz, której ci nie powiedziałem. Dałem ci 2 magazynki. Jeden masz podpięty na 35 nabojów, drugi masz 20, nie? Ten 20 jest z dobrą amunicją, nie? Jakby coś się stało, jakbym zdech i byli dobrzy panowie, to załaduj sobie ten drugi magazynek. Dobra. Czyli zabiłeś 2 skawy tutaj? Tak, jeden był z lewej przy tej wieży takiej transformatorowej, a drugi tam, gdzie mi pokazywałeś. No to dobrze, coś. No to... Wcześniej ktoś tutaj strzelał, więc musimy uważać. Co ty tam, tozy miałeś zbierać, czy strzelby? Strzelby miałem zbierać. Ale to i tak weź tego toza na plecy, bo on się przyda. Jeżeli nie znajdziemy lepszego lutu, to przyda ci się na później, nie? Zabierzemy go już z wyprzedzeniem. Są właśnie te drobne rzeczy, nie? Że jak grasz, to wiesz, o co chodzi. Z kawą warto sprawdzać kieszenie i plecaki, nie? Kamizelki nie sprawdzaj, bo one mają tylko magazynki do broni, którą posiadają. Okej. Że w grze generalnie... Teoretycznie tak. Teoretycznie tak. Zginąłem z lewej. Stamtąd, skąd przyszliśmy. Mniej więcej. Z tej dziury, z której wyszliśmy, albo z dziury troszkę dalej. Oka, head ice. Ciekawe. Możesz po prostu czekać na moje ciało, nie możesz się schować? Wiesz, nie musisz. Dobra, leży.
Zabity, super. Tak, tak, tak. No, to proszę bardzo. To robisz content teraz. Robisz Alan content, Devastator, nie? Uratowany przez kromkę chleba. Dobra, co no mam nie, z tą zrobić, żeby ci to wziąć? No to teraz musisz mnie zebrać i wyrzucić gdzieś w krzaki, nie? Rozumiem, czyli całego ciebie? Tak, całego mnie. Weź sobie plecak, on jest pusty na alcie, nie? Wyrzuć ten swój albo włóż. I teraz wszystko na kontrol przyciągasz do tego plecaka. Oczywiście musisz to zegzaminować, bo nic z tego nie znasz, ale tak jak mówiłem, środkowy przycisk myszy. Jak się skitrasz gdzieś w krzakach, to odpal tutaj na Discordzie streama, będę cię kierował, nie? Jak dojść na ekstrakt i tak dalej. No dobra, no jesteś gotowy, ten. Teraz znajdź swojego pana, którego zabiłeś. No wiem, gdzie on jest. No to idź po niego. Chyba, że się boisz. Nic nie wiem. A no masz jeszcze mój plecak, ale to sobie go trzymaj, nie? To Okej. Pytanie laika. Czy warto biegać szybko, żeby szybko się poruszać, czy kitrać się i podchodzić powoli? Czy to zależy od sytuacji, nie? Okay. Jak się skradasz, to wiadomo, skradasz. Przeszedłem tędy. Mogę tędy przejść? W sensie wiem, tak, możesz przejść. No trochę cię zrani, ale nic się nie stanie. Radzę z twojej gry. To był ten? Nie, to nie był on. Nie, to był ten. Tak. Kurwa. Zostałem wyjaśniony. Mam MP133. To rozumiem, że biorę. To nie jest Falling Raid. On nie? Ci się nie. On ten. Nie załatwić questa. Zinwestyguj to wszystko, weź sobie śmiertelnik. Od razu możesz też środkowym klikiem kliknąć na tą kamizelkę, nie? No dobra, no to idziemy dalej. Okej. Okay. Dalej mam iść? No tak, no my jesteśmy dopiero na spawnie. Masz jeszcze całą mapę do przejścia. Dobra, okej. Okay. Już mi się podoba. Okej. Okay. Coś słyszałem. Pewnie z kawy, nie? Ale sobie wyjdź spokojnie, wcelowany. Buono suga! Powiedz mi, jakim cudem on przeżył. Nie trafiałeś łebki, tylko trafiałeś gdzieś tak? Tam, wiesz, obojczyk czy coś. Okej. No raczej na szybkości, nie? Tak wiesz. W sensie jak lutujesz, nie? Bo jesteś w tym momencie rozumiem. Narażony. To jest dobry loot spot. Tutaj możesz wyjść po schodkach na górkę. Na górę są dwa. Jeden i ten naprzeciwko. Możesz pochodzić, polutować sobie jakieś rzeczy. Tam miałeś kurteczki, nie? W kurtki, kurtki też, to jest dobry loot, nie? Tam są jakieś kluczyki, które schodzą. Nawet jak zginiesz, to sprzedasz to do tradera za 20-30 tysięcy. Czy wiesz, teraz napełniamy się słabym lootem, później będziemy mieli lepszy loot. Ja powinienem kasować za takie korepetycje. O ty. To jest Tarkov, nie? Ile czasu, zanim jeszcze streamowaliśmy, bo teraz widzisz, używamy tego Discorda, to jest fajny feature. O Jezus, Maria, się zestrałem. Ale późno zareagowałeś. Tak wszedłeś, to najlepiej wygląda, jak wchodzisz. Co tam słyszysz? Gościa. Czy jest opcja, że wejdzie do budynku z kaw? Do ciebie nie powinien wejść. Tylko gracz ci wejdzie na górę. Ale pod tobą może być z kaw, pod. Teraz się trochę kurwa boję, bo mi szkoda tego wszystkiego. Na razie nic nie masz, spokojnie. O, to był bot chyba zwykły. No bot właśnie taki się... Proszę, ale dobrze. Ile ty masz godzin w Tarkowie? Niewiele, jakieś 1500, przez 4 lata, nie? Jeżeli wierzyć grze, bo to gra zlicza to wszystko. A czyli masz tyle godzin, ile ja w Siege'u, powiedzmy. Może troszkę mniej. A to i tak, wiesz, ludzie się śmieją, nie? No 4000 godzin to gówno, nie? Ale to jest tyle życia zmarnowanego. A mogłem grać na pianinie albo robić coś innego. Zostać mistrzem akrobatyki. Trenowałeś akrobatykę? Nie, ale tak rzucę. Mamy farta, bo trafił się spokojny raid. Szkoda, że zginąłem. Zabił mnie totalny... O, zobacz. Świeżek. Coś no dla tak, mnie. To jest nasza miejscówka. No. Fajnie, okej. Okay. To do wyrzucenia. To amunicję, są magazynki mówisz, gówniane. Tak? Chociaż nie, czekaj. To może być dobre. Podnieś to. Pytanie, jaką ma tam amunicję. Ty, panie kolego, zabiłeś gracza. A ten skaw to był gracz. Ten tutaj w budynku? Tak, to był gracz. Bo on miał, włożył sobie nóż do tego, do tej kamizelki. To jest... Skawy boty nie robią. Obróć tak, żebym widział górę. Na boje? Dobra, to jest jakaś cywilna amunicja, może to wyrzucić. Bo ty powoli będziesz miał przypał z jedzenia. Masz 16 jedzenia, zaraz zaczniesz umierać, jak ci się zajebiście. Do zera. No, nie najlepiej. O, Alus 5, przyda się na przyszłość. Ale to blisko mam do wyjścia chyba tu, nie? Nie, no jesteś na spawnie. Na końcu tych torów po lewej będziesz na nasypie kolejowym, będziesz na takim moście. Po lewej stronie będziesz miał stację i tam mogą być boty, nie? Także przygotuj się na... I tam na stacji jest ekstrakt, czy gdzieś indziej był? Nie dla tej części mapy. My się zespiliśmy na tej części czyli mapy. Czyli musimy iść po drugą stronę. Okay. Ale ogólnie masz rację, tak. Tutaj jest ekstrakt, tylko nie dla ciebie. O, masz skawę. No to ta część questa z kawem już jest... Nie masz staminy. Schowaj się i załaduj sobie staminę.
A jak mi zejdzie energia, to umieram zero-jedynkowo, czy to jest proces? Tak, zaczynasz umierać, masz parę minut w zależności od metabolizmu, ale masz niski metabolizm. Dobra, to dawaj, wychylaj się na nich, wyjaśnij ich tam. Powinno ci starczyć. Nice, wsiadła Wania. Drugi przygdzieś przy półtorze, nice. Dobra. Wejdź do prawej jeszcze. Chociaż nie, dobra, zlutuj sobie ich, może będzie jakieś jedzenie. Tutaj z tyłu auta masz, jest na tyle auta, masz mleko. Mleko daje ci trochę energii. I z płatki, dobra, zjedz najpierw płatki. To nie jest mleko, to jest na soczek akurat, ale to dobrze. Jest sobie płatki. No dobra, masz już trochę energii, teraz popij to soczkiem, który znalazłeś. Masz w kamizelce. Jezus, ananasowy. Zgadzam się. Sprawdź, czy tam nie ma jakiegoś innego, wiesz, zanim się już położysz na nim. Dobra, to pobiegnij teraz pod tym mostem, podpalimy ci prąd, nie? A że znalazłeś akurat fajny klucz, który ci pozwoli się wycofać, to będziesz miał bliższy ekstrakt. Ocalisz sobie połowę mapy. Pierwsza prawa, okej. Okay. I tutaj masz wajchę przed sobą na ścianie. Jest włączona, zajebiście. No to idziemy, no to wracasz teraz na stację. Kurwa. O kurwa, skąd ci strzela? A, po lewej. Przy cysternie. Spokojnie, to skarb prawdopodobnie. Suka, strzelał za nachoj. Dobra, nice. Było ich dwóch czy jeden? Zwykle skarb, na szczęście. Nice. Dobra, schowaj się za ciężarówką, uderz się może, bo chyba coś ci się dzieje, co? Zobacz, kliknij taba, zobacz co się dzieje. No, nie masz mam ręki. No to strzelało jeszcze, wiesz? No to schowaj się za ciężarówką, ulecz sobie tą rękę, bo ty teraz będziesz miał straszną padakę, nie? Widziałeś, jak się ciężko celowało po tym, jak ci urwali od ręki. Ale się nakurwiają, przepraszam za sformułowanie. Ja nie słyszę nic, nie? Niestety. 7 minut. Raczej w twojej sytuacji wolałbym po prostu iść na ekstrakt, bo... I też tak wolę. Z twoim tempem możesz nie zdążyć zlutować na tych dwóch skawów. Nie, tylko tutaj coś strzelało, wiesz? Spoko, no. I do prawej teraz idziesz, na kucaku i skrajnie do prawej. I da się przejść, akurat się idealnie mieścisz. I przed tobą jest twój cel, do którego chcesz dojść. Ten okay, duży stamina. Szkielet przed tobą. Spoko. Staminka. Mhm. Przełącz sobie na backupa, żeby mieć w razie co, jak reagować. Tutaj tym zejściem na dole. Tam w tej piwnicy, nie? Chcesz być. I tutaj po lewej masz i będziesz miał taką kratę. Po lewej. O, ktoś ci ją nawet otworzył. I to powinien być twój ekstrakt. I udało się. Matko boska, Alan. Jesteś najlepszy, nie? Dzięki. No naprawdę, 100 zł się należy. Za godzinę. Donajcie wyślij. O, spoko. Fajnie, kogoś on zupełnie inaczej się tak cokolwiek. Dobra, to myślę... No Jezus, ładnie, tyle headshotów. Heady wchodzą na skawy co prawda, ale zagreguje się tego, pomściłeś mnie. To jest gracz po prostu. To jest gracz, no. Pomściłeś mnie, zabiłeś 6-levelowca, czyli mieliście wyrównany pojedynek. Dobra. Mój nieśmiertelnik to będzie dla ciebie trochę... O, ile expa? A, bo mój ja nieśmiertelnik teraz to będzie dla ciebie jakieś 30 tysięcy, więc czytam... No, a, bo to 20. W zależności od tego, jaki od gracz... Od levelu, no. Okej, okay, rozumiem. Więc masz mój nieśmiertelnik. Nie będę, nie sprzedam cię. Sprzedam? Nie. Okay.